Cześć, jeszcze jedna transakcja z dzisiaj. Znowu funt do dolara. Wróciłem na tę parę, ponieważ tutaj było fajne przełamanie trendu. Ta cena potem tutaj wróciła, a ta cena tak naprawdę tutaj wróciła kolejną świecą, czyli tym tutaj tą świecą do przełamanej linii trendu i zaczęła znowu spadać, więc narysowałem sobie linię trendu i tuż pod nią wszedłem. I w tej chwili, jak widać, ona spada. Mam około 10 pips zysku, przesunę sobie stop loss, żeby znowu zabezpieczyć pozycję. No i zastanawiam się, czy przypadkiem już jej nie zamknąć, bo dość ładnie spada, chociaż tutaj może pójść ta cena jeszcze niżej, a w tej chwili rzeczywiście ona dochodzi do fajnego miejsca. Tutaj sobie narysuję linię. Natomiast no to już jest taki poziom, ona zaczyna się odbijać. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zamknąć pozycję i wziąć sobie około 10 pipsów, więc zamykam. 10 pipsów mam, tadam. I teraz sobie możesz policzyć, jeżeli grasz pół lota, to jest to 50, około 50 dolarów lub 50 euro. Jeżeli grasz jednym lotem, to jest około 100 euro, 100 dolarów, około, bo to oczywiście trzeba policzyć. Natomiast na czysto myślę, że tutaj było około 10 pipsów, więc całkiem przyzwoicie. Także dzięki ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.